Puh. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmin, powrót Białego Wilka. Gdzie mamy wejść? Musimy się przedostać do ratusza, ponieważ w ratuszu są ciekawe rzeczy, a w ratuszu co jest dziwne? Gdzieś jest w ratusz. Ratusz jest tutaj. Można tu wejść? Można! Dziwne. Ale okej. Okay. Udało się. Dotarliśmy na miejsce. Tutaj ranni będą mieli odpowiednią opiekę. Coś mi właśnie przyszło do głowy. Znasz legendę o Wiedźminie Kruku i jego zbroi? Znasz kogoś, kto byłby w stanie zrobić dla mnie taką zbroję? Idź do krasnoludzkiego kowala. Ukrywa się gdzieś w Starej Wyzimie. Jest naprawdę świetny w swoim fachu. Na pewno ci pomoże. Tak zrobię. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Shani. Masz chwilę? Dla ciebie? Zawsze. Bardzo za tobą tęskniłam. Wszystko ci opowiem, ale najpierw mnie pocałuj. Teraz? Teraz. Nie udawaj zawstydzonego. Mistrzu! Mistrzu, czy jesteś Wiedźminem? Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Mówże wreszcie, co się stało? Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym Wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają, już 5 ducha wyzionęło. Pomóżcie! O którą wieżę chodzi? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno trafisz, panie. Dobra. Nagrywam drugą część odcinka poprzedniego dnia, bo były pewne problemy, ale to już tam nieważne. Rozejrzeć się w sytuacji. Dobra, muszę zająć się sprawą strzygi. Okej. Okay. A no i tyle. Dobra, także zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje. Chcesz żyć, odejdź ode mnie. Jestem zarażona. O, pani, mi to już nic nie zaszkodzi, więc spokojnie. Gdyby nie panienka Shani, już dawno byśmy strzeźli. Okej, pielęgniarka. Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik naparu regenerującego zranione ciało? Dekokt. Nadużywasz mojej cierpliwości. Nie dekokt? A co byś chciała? Brakuje. Co ty chcesz? Jaskółę? Nie, no bo kminie teraz, co ona by ode mnie chciała? To ci uważę, jak będę mógł, tylko ja nie wiem, co ty chcesz. Używasz mojej cierpliwości. Tu mam jaskółę, nie? Tu jest... A jaskółkę to mam tylko jedną, muszę już uważać. No to spróbujemy z jaskółką. Dziękuję, dobroczyńco. Niech wieczny ogień zawsze oświetla ci drogę. Jesteś Wiedźminem, więc pewnie zbierasz informacje o potworach. Tak się składa, że ostatnio interesowałam się ifrytami. Posłuchaj, opowiem ci o nich. Dobra. To ładnie. Pomyliłem się, wtedy kamerkę niechcący nacisnąłem w tym. Widzieliście. Podpalili miasto. Oj, dobra, nie biadol. Dostojny panie, wspomóż człowieka ciężko doświadczonego przez wojnę. Aż. Dziękuję. Jesteś nad wyraz szczodry. Moje płuca. Tyle? Żadnej nagrody? No ty, kurde, ciulu. Dzięki. Wynoś się stąd! Ta nora jest już zajęta. Co jeszcze? Ci biedni ludzie nie są pieprzą. Wspomóż trędowatą, panie. Masz. Dziękuję za szczodrość. Załatw, co musisz. Potem pogadamy. Oj, my musimy sobie stanowczo pogadać. Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik dekoktu Rafarda Białego? Da się zrobić. Da się zrobić. Dziękuję ci, Duan. Dziękuję, człowieku. Jesteś Wiedźminem. Pewnie zainteresuje cię opowieść o potworze, którą niedawno słyszałam. Mam na myśli ifryta. Posłuchaj. Ale po co w dwóch miejscach to sama wiedza o tym samym, co? Dekokt Rafarda Białego straciłem. Dzięki. Głodny jestem.
Może znajdziesz dla mnie w sakwach kromkę suchego chleba? A ja dobroczyńca dzisiaj jestem, a chleb to ja ci nie wiem, czy znajdę. Skórę bazyliszka ci co najwyżej mogę dać, ale chleba to tak lipa. Jeśli to żart, to bardzo podmiot. Nie, po prostu nie mam tego. Dlaczego oni to robią? Geralt? Jak sobie radzisz? Widzisz, Geralt, wojna to paskudna sprawa. Wszystkie plany biorą w łeb. Pamiętasz naszą rozmowę w karczmie? Pamiętam. Nieźle się wtedy sponiewieraliśmy. Może kiedyś jeszcze nadejdą lepsze czasy. Oby. Okej. Tu jeszcze? Dobra, mogę się już włączyć, bo już tutaj nic raczej nie wykminimy. A nie, mam chleb, ty, koleś, to zaraz ci dam. Strzygi odczarowanie. O, no magicznie jakoś, kurna. Akurat w tym miejscu taka książka, no niezwykły zbieg okoliczności. No nie wierzę. A to można sprzedać w sumie, ale najpierw temu tamtemu typowi. Ty? Głodny je. Masz, kurna, chłopie. Dziękuję. Jesteś nad wyraz szczodry. Nic z tego nie dostaję, oprócz korzyści moralnych, po tak naprawdę chyba. Dobra, idziemy. Albo nie, jeszcze na górę jest wejście. A to nie ma tak łatwo. To jeszcze sobie zobaczymy. Ludzie to dziwne istoty. Jak wycieka ze mnie życie. Nie pod nacycki Melitel, ale boli. Czuję. Ale Melitel ma trzy te. Ma trzy oblicza. Nacycki której? Którego oblicza mówisz? Wtedy, kiedy są najdłuższe? Wspomóż trędowatą, panie. Masz. Dziękuję za szczodrość, panie. Podpalili miasto. Jesteśmy zgubieni. Dlaczego oni to robią? Nacycki Melitel, ale boli. Głod. No nie, sorry. Dwóch to ja ci niestety nie załatwię stąd. Chciałbym, ale nie da rady. Dobra, już się włączam. I nic tu... Nie, czekaj, stara skrzynia jeszcze jakaś jest suszona. Nie, woda, zawsze. No to okej, to spieprzamy stąd. Zostaw mnie, ty ciulu ze swojej dany. Teraz tak, jakie mam zadanie? Jej wysokość strzyga. A, wieża, dobra. Tu eksponaty, smak zemsty, dobra, tożsamość, nie zrobię nic, zbroja. Starej Wyzimie, Bluzgozier, mogę zgłosić się do druidów po nagrodę. Kalksztajna po nagrodę, dobra. No to chyba to teraz, tego questa głównego chyba robim, nie? To robim. Trendy, to tędy. Tam jest zaś ta wieża, to chyba o tą wieżę chodziło. Takie mam wrażenie. Drzwi do polowego centrum dowodzenia zakonu. Tam jak się wbije, to od razu praktycznie się napieprzasz z nimi, więc wiesz. Wiecie raczej. Nie wiesz. Nie no, może wiesz. Ja nie wiem, czy wiesz, czy nie wiesz. Którędy to się idzie teraz? Tu jest zamknięte, to gdzieś naokoło chyba. O, do kuźni, może być. Idziemy. Prowizoryczna kuźnia. Okej. Może coś tu znajdę ciekawego. Brzmi ciekawie przynajmniej. Krzesiw, nec to nema. Tu też nec nema, dobra, na górę. Kowal, jest i kowal, no to git, fajnie, to żeśmy znaleźli kowala, cukierek. Muszę cię niestety gościu obudzić, bo w innej porze dnia to nie przyjdę. Znaczy to nie jest pora dnia, tylko... A, nieważne. Witaj, Wiedźminie. Mam dla ciebie robotę. Tym razem coś więcej niż piorunochron. Dla znajomych zawsze znajdę czas. Nie boisz się ataku zakonników? Skojatel zapewniają mi ochronę. Wiedzą, że jeśli mnie zabraknie, będą walczyć drewnianymi pałkami. Pojmuję. Zakonnicy już dwa razy próbowali podpalić tę chałupę. Na szczęście bez powodzenia. Chcę, żebyś odtworzył dla mnie zbroję kruka. Legendarną gnomią zbroję. Musiałbyś się nieźle napracować, dostarczając mi komponenty. Zdaję sobie z tego sprawę. Czego potrzebujesz? Zbroi Grafa Kobusa Reutera. Na podstawę do przekucia.
Pochowano go na cmentarzu na bagnach. Przy okazji odwiedź grób elfiego mistrza pieśni. Będę potrzebował zapisków o runach mocy. Czegoś jeszcze? Fragmentów oryginalnego pancerza Kruka oraz pewnego narzędzia. O jakie narzędzie chodzi? Dwufunkcyjny recyrkulator stopów i włókien stalowych. Co? Powiem ci, gdzie go znaleźć. A jak już tam będziesz, weźmiesz najdziwniejszą rzecz, jaką znajdziesz. Niech będzie. Musisz odnaleźć kopalnię. Wejście do niej jest magicznie zamknięte. Aby otworzyć drzwi, musisz posłużyć się magią powietrza i ognia na receptorze ukrytym w kamieniu koło wejścia. Da się zrobić. Doskonale. Dwa znaki związane z magią ognia. Następnie powietrze. W kopalni może być niebezpiecznie. Kiedy zbierzesz wszystkie komponenty, zrobię ci pancerz, o który prosisz. Wow. Dzięki. Bywaj. Wow. Dwa znaki ognia, jeden powietrze. Czyli dwa razy igni, raz art. Okej. Pojmuję. No to jedziemy dalej. Przynajmniej już wiem, czego muszę szukać, nie? W ogóle nie wiem, się zastanawiam. I teraz to właśnie jest okazja, żeby to sprawić. Weź spier... No nie. Nie, dobra, to nie ma potwory. Dobra. O, nie, dobra, już git. Jedziemy sobie. Ja muszę gdzieś chyba tędy zajść, tak mi się wydaje. Dobra, idź tam, idźcie się tam pizgać. Ale ciał. Oj, oj, oj. O Jezu. Ładnie się bawicie, widzę. Zabawa na całego, jak nic. Fajnie, fajnie. Tu jakieś oreniaki. I tu jest jeszcze ciało. No, fajnie, git. Ja pierdziele. O, ludzie złoci, co tu się działo? I ha, pierdziele, dobra. Drzwi do laboratorium. Da, do Kalksztajna. A to przy okazji, wiecie co? Dobra, oddamy sobie questa. Oczywiście, o ile jest w tym laboratorium, to cholera wie, czy on będzie. Okej. Okay. Najemnika sobie wziął. Krzyż jakiś, chleb z kurczakiem. Dobra. Tutaj szafa, nic nie ma. Najemnik, worek. A nie, tu jest, dobra, tu nic. Tutaj szafa. Sełka do miecza, taka to mi niepotrzebna. Ciężka służba. Dobra, na dół. Kalki pewnie jest na dole, jeśli jest. Nie ma go. Szkoda. A przynajmniej go obrabuję, jak go nie ma. No to na górę, szukamy Kalksztajna teraz. Ciekawe, gdzie ten paździerz polas. No, nie wiem. Czego tu szukasz? Czekaj, chcę wyjść. Tu było? Nie, tam było wyjście. Cholera, przed... O, tak. Dobra, gdzie cię trzeba szukać, Fomfor? Może tam cię, tutaj gdzieś jesteś? O! No ładnie. Tylko jak to teraz bić? Tak czy tak? Nie, spróbujemy może ku na razie. No działa miecz na ludzi na niego. Łe, easy peasy. Myślałem, że oni będą cię bardziej... Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalksztajn, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant, coś jak ty.
coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość. Odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Dobra, możemy szczątki sobie popodnosić, ale nie jest to potrzebne. Co mogę wywalić? Muszę coś wywalić, nie ma innej opcji. Ja ten... przedmiot fabularny? Co? Prawda? Co to jest? Odstrasza... A, no to mogę tak sobie założyć i mogę to podnieść teraz, dobra. Od razu sobie to podniesiemy. Brązowy talent. Brązowy talent to tylko daje, naprawdę? Nie, nie wiem, w sumie, nieważne. Nie doczytałem, nic nie było. Nie można tu wejść, pewnie nie można. Można do Kalksteina pójść, mu oddać zlecenie. To też zrobimy. Będzie po prostu konkretniej, pójdziemy. Klonk. Teraz on, ten pacan musi tutaj być. Nie ma innej opcji. Klik i masz tu być. Jesteś? No, Fonfel, co jest z tobą nie tak? Gdzie ty jesteś, jak cię nie ma? A tu jesteś, dobra, przeoczyłem cię, sorry. Geralt! Wiesz, tak się zastanawiałem. Tak? Chodzi o mutację. To znaczy, zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. Geralt! Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie Argentię i olej Screenfrit. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Jak ci idzie, Geralcie? Poszło jak spłatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Oto twoje pieniądze. Nie byłem pewien, które zlecenie wykonałem, ale wykonałem. 300 orenów, ładnie. Też ta forza to teraz jest mi tak potrzebna, że praktycznie w ogóle, ale zawsze lepiej mieć niż nie. A no dobra, patrzcie. Co ja musiałem? Ja chyba miałem na Garkain zlecenie. No to niestety, tak trochę nie bardzo mi to w smak. No ale dobra, no zabiję już, z litości. Poszło. Teraz sobie podniesiemy. Żuchwa cmentara. Może się przydać. Jezu. Co tu wywalić? Język topielca na pewno wywalę. To jest beznadzieja. Dobra, no i to by było na tyle. Tam dalej to nic już nie ma, dobra. Czyli by wychodziło na to, że już teraz możemy się jakimś innym questem zająć. Na pewno muszę iść na bagna, to jest pewne. Wrócić do moich... Aha, czyli mam się wrócić na... do tam, ten. Aha, dobra, to już rozumiem.
No to tamten to jest tu? A, to tamten tu, a ja tak, no.